Minął tydzień, od kiedy ukraińskie wojska wkroczyły w głąb Rosji i pierwsze efekty tej kontrofensywy już widać. Zajętych ponad 70 miejscowości, 1000 km kwadratowych terenów wroga pod kontrolą. Władimir Putin w panice przerzuca część swoich wojsk z Donbasu, by broniły rosyjskich obwodów, na które napierają Ukraińcy. Marcin Szewczak. Tyle zostało z rosyjskich zbrodniarzy, gdy w popłochu uciekali z okupowanego punktu granicznego w Sumach na Ukrainie. W Rosji też nie lepiej to wygląda. Ukraińcy przyozdabiają swoimi barwami nazwy rosyjskich miejscowości. Jesteśmy na pierwszej linii frontu i wykonujemy swoje zadania całym sercem i duszą. Brawurowa akcja ukraińskich wojsk przynosi wymierne efekty. Pod ich kontrolą znalazło się już ponad 70 miejscowości, to 1000 km kwadratowych. Kontrofensywa tak zaskoczyła Rosjan, że właściwie nie podejmują walki. Wściekły Władimir Putin w panice ściąga walczących w Donbasie rosyjskich żołnierzy do obwodu kurskiego, by ci stawili czoła maszerującym w głąb Rosji Ukraińcom. Ukraiński prezydent przyznał, że jego wojska pojmały ponad 100 rosyjskich żołnierzy. Ukraina przejmuje inicjatywę i odwraca sytuację na swoją korzyść. Udowadniamy, że potrafimy przejąć kontrolę nad wrogiem i zaatakować na jego terenie. W obwodzie białgorodzkim alarm, bo coraz więcej ukraińskich wojsk i tu przejmuje tereny. Ukraińcy dronami zaatakowali też rosyjską bazę wojskową w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim. Rozmawialiśmy z naszymi służbami o akcji Ukraińców. Stwarza ona poważny problem dla Putina. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami w Kijowie. Zdaniem ekspertów linia walk może w najbliższych dniach przesunąć się w kierunku Kurska, co przynajmniej na jakiś czas oddaliłoby rosyjskich barbarzyńców od Ukrainy.